Druk numer 413, ponownie zarządu. Macie to Państwo przed oczami, paragraf 1. To są pieniądze z priorytetów. I teraz no tak trochę chytrze się zachowuje, bo zarząd, ponieważ dostaliśmy te 60 tysięcy dodatkowo, próbujemy je podzielić razem z rezerwą. Nie zawsze wskazujemy przy wszystkich zadaniach małych, co rezerwą, co nie, bo tak naprawdę to jest cały czas środki priorytetowe. A chodzi nam o to, żeby później pokazać, że z tych 60 tysięcy zrobiliśmy duże zadania, chociaż 3 i one będą. Chociaż to trzecie być może pojawi się dopiero na najbliższej sesji, żeby sprawa była jasna. I teraz tak, w paragrafie 1 są takie przeznaczenia środków finansowych. Interwencyjne odprowadzenie wód opadowych z ulicy Koguczej do kanalizacji w ulicy Jesionowej. Jest to współfinansowanie zadania z dziełem odwodnienia Zigit w ramach bieżącego utrzymania. 15 tysięcy złotych. To jest po uzgodnieniach przy dużym zaangażowaniu pani Ewy tą sprawę. Tam dołoży Zigit 25 tysięcy i twierdzą, że rozwiążą problem. No, nie, może nie jest to idealne rozwiązanie, ale w jakiś sposób nie ma innego. I będzie to odprowadzenie wód w kierunku tego rozwoju, ja dobrze pamiętam. Nie, po prostu część wody będzie tu, część wody tu odprowadzana. Drugie zadanie, klub seniora przy Alei Fosza, dofinansowanie działalności 6 tysięcy złotych. Pamiętacie Państwo przed chwilą te uchwały, gdzie zdjęliśmy z klubu seniora prawie 17 tysięcy złotych. Komisja, bardzo proszę panu radnego ciszę, komisja zaproponowała 6 tysięcy, dlatego że klub seniora wystartuje jeszcze w konkursie grantowym. I ile w konkursie uzyskają, bo to już ich ciężka praca. Komisja po rozmowach z klubem seniora uznała, że te 6 tysięcy jest takim optymalne dla obu stron. Następnie jest dofinansowanie organizacji koncertu. Realizatorem jest Centrum Młodzieży im. Doktora Henryka Jordana. To są w ogóle nowe zadania, tak? Całkiem. To zadanie wyniknęło całkiem niedawno. Przyszedł tutaj pan Jarosław Sokół, to jest taka osoba tutaj bardzo prężnie działająca w dzielnicy. To będzie koncert w Centrum Młodzieży, organizowany głównie przez dzielnicę pierwszą. To znaczy oni większość pieniędzy dają, my dajemy 1000. Dlaczego zarząd dał się namówić na to? Ponieważ za rok z kolei Jedynka wesprze nas, a tak naprawdę nie chodzi o ten 1000 zł, tylko chodzi o pomoc przy tym, żeby to było w grotesce nieodpłatnie, w koncercie, który będzie przewodnim motywem, będzie Makino i tego typu z kolei muzyka. Ten koncert to będzie muzyka poświęcona, już mówię, Kazimierzowi Dobrowolskiemu, jako temu, który muzykę bluesową rozpropagował i będzie to koncert wielu zespołów, najlepszych zespołów bluesowych Krakowa i też spoza. A za rok będzie to jakby pod imieniem Makiny, prawda, w kierunku tego typu muzyki koncert. No i zarząd się przychylił do tego i tak taki 1000 zł proponuje przeznaczyć. Teraz paragraf 2. Zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na następujące zadania do kwoty. I teraz uwaga. Klub Kultury Chełm o 5 tysięcy, czyli zwiększamy do 25 tysięcy. Byliśmy na spotkaniu, ja i pani Marzenka, wcześniej z Julią w Dworku. Była decyzja jeszcze 2 miesiące temu likwidacji Klubu Kultury Chełm, to znaczy taka przymiarka, bo bardzo długich negocjacjach udało się, że klub będzie i będziemy się starać go przywrócić, jego świetność. Te 25 tysięcy, pani dyrektor po prostu postawiła deal. Ja dam piątkę, wy dołóżcie jeszcze piątkę. No i po prostu przymieniliśmy się. Cała sala będzie już zrobiona, łącznie z obecnym drewnianym. Co do technologii, ja się nie chcę wypowiadać. Powiem Państwu, to jest parkiet plus podest. Scena. Przepraszam, może się umniejszyłem w scenie. No i tam będzie jakieś wymuszenie z tej sceny i tak dalej. No, taka kwota padła. Przedszkole numer 9. Konkurs klasyczny pejzaż zwierzyniecki. Dofinansowanie o 1000 zł. Uznaliśmy ten 1000 w momencie, jak tak priorytety zdjął pan prezydent. I zarząd stoi na stanowisku, że trzeba przywrócić, tym bardziej, że liceum plastyczne nareszcie powróciło do macierzy i chce, że tak powiem, przejąć teraz pierwsze skrzypce w organizacji tego, w wystawianiu i wspólnie, więc my, obcinając ten 1000, byliśmy przekonani, że liceum już nie będzie startowało z nami.
Tymczasem ono, jakby zmieniła się w ogóle ich podejście do tego konkursu i bardzo chcą. W związku z tym 2000 braknie, bądźmy szczerzy. Ja od razu składam poprawkę do tego projektu uchwały, który w paragrafie 1 dodaje jeszcze jedno zadanie. Przedszkole numer 78, otynkowanie i obielenie kominów oraz montaż atestowanych ław kominiarskich. 3,5 tysiąca złotych. To jest sprawa, która wyniknęła w ostatniej chwili też. Po prostu Straż Pożarna dała przedszkolu taki nakaz, jeżeli tego nie wykonają, no to jakieś tam pewnie konsekwencje, a SEO kategorycznie powiedziało, że już nie ma szansy na taki cel. Uznaliśmy, że proszę, 3,5 tysiąca złotych. Uznaliśmy, że no nie wyobrażam sobie, żeby na przedszkole na przykład zamknęli z powodu 3,5 tysiąca na przykład, albo jakieś inne problemy. Natomiast ze sprawami kominów to ja bym nie ryzykował nie robić, bo to są kominy na tym odcinku na strychu. Nie ryzykowałbym, żeby ich nie robić z nadowych przyczyn. I tyle, jeśli chodzi o projekt uchwały, plus poprawka, żeby głosować po kolei, tylko czy pytania i wnioski. Ja mam tylko takie pytanie do pana przewodniczącego, czy pan przewodniczący pamięta o obietnicy złożonej odnośnie projektu zagospodarowania skweru Konika Brzezińskiego. Tak, pamiętam, mam to zapisane, natomiast dopóki nie będziemy mieli decyzji, to trudno przeznaczać na to pieniądze. Nie, tylko się tak chciałem. Ale oczywiście musimy pamiętać, ja zaraz powiem o środkach na samym końcu komunikata, żeby Państwo wiedzieli, co nas jeszcze czeka, bo to wkrótce mówię wesoło. W każdym bądź razie nadal na priorytetach jest jeszcze kilkadziesiąt tysięcy. Tu może się zdarzyć, Pawle, muszę Ci odpowiedzieć, że możemy nie zdążyć zrobić projektu w tym roku, chociażby z takiej przyczyny, że jak nam za późno tą decyzję dadzą, a my środki najpóźniej do czerwca musimy rozdysponować, a ja nie ukrywam, że byłoby miło, jakbyśmy nawet w kwietniu rozdysponować. Więc wtedy, no jeżeli nie zdążymy w tym roku, no to musimy projektować w 2014, no nie będziemy mieli wyjścia, no. Ale pamiętam, jak najbardziej. Czy jeszcze jakiś... Proszę. Chciałem powiedzieć, że nie rozumiem, według jakich kryteriów akurat te projekty zakwalifikowały się do realizacji tych środków. Ponieważ mamy takie sytuacje, znaczy odskarżymy się kierowniczka z naszego przegorza, że ona zgłasza jakieś tam wnioski i on nie dostaje na to żadnej odpowiedzi. Natomiast tutaj mamy jakieś środki, one są przyznane na zasadzie komisji. Czy dostajecie jakieś wnioski od innych podmiotów, które naszej dzielnicy, które proszą o przyznanie jakichś środków na cele typu organizacja koncertu, typu organizacja jakichś zajęć dla dzieci, typu konkursy różnego rodzaju i tak dalej. I czy one, tak, czy one po prostu uczestniczą w jakimś konkursie zewnątrz komisji lub w jakiejś dyskusji, prawda? Ja tłumaczę. Odnośnie na przykład tej listy konkretnie, bo ministerstwo musi do wszystkich rzeczy odnieść, ponieważ się stwierdzi, że trafiły do naszej komisji. Ale na przykład odnośnie kwestii Klubu Kultury Chełm, to tak, kilkakrotnie nas odwiedzał, a ostatnio nawet odwiedził nas na bardzo długo, pan właśnie z Klubu Kultury Chełm. Były spotkania również... Takie było pytanie. No, dostajecie inne wnioski, na nie odpowiadacie ludziom, którzy jest zgłaszają. Jeśli ktokolwiek składa pisemny wniosek, to odpowiadamy na nie. Poza tym z panią Alicą jestem w kontakcie bezpośrednim, więc nie do końca rozumiem, o co biega. O konkret. Co dokładnie? Nie dostaję odpowiedzi na wnioski. Ale ja powiem jeszcze, bo żeby sprawa była jasna, jak uchwalił o dofinansowanie czy konkursów, czy jakiejś działalności, no to my nie odpowiadamy pisemnie, a przynajmniej nie było takiej praktyki, tylko albo przyznajemy, albo nie przyznajemy. A teraz jakie kryteria, no to ja nie wiem, co na komisjach się dzieje, jak przydzielają. Ten projekt jest autorstwa zarządu. Jeżeli ja mam odpowiedzi brak kryteriów, to stosuje zarząd, no decydujemy o tym, co naszym zdaniem subiektywnej naszej ocenie jest bardziej pilne lub mniej pilne. No tak niestety musimy. Znaczy ja, czy wpłynęły do Komisji Kultury wnioski z Klubu Kultury przegorzały, nie potrafię do nich odpowiedzieć. Być może tak, być może nie, nie potrafię odpowiedzieć. Co chwilę wpływają. Dobrze głosujemy. Najpierw poprawka, szanowni Państwo, czyli 3,5 tysiąca złotych na koniec. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz głosujemy uchwałę wraz z poprawką. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję.